I jestem wdzięczny dla tego dziwnego gościa na rowerze ze względu na to, że tam się właśnie zaczęła przygoda. Dzień dobry! Na początek szybka informacja. Od dnia dzisiejszego odcinki będą robione w jakości, w rozdzielczości 1080. Już kończymy z erą dinozaurów i przechodzimy do czegoś w stylu nowoczesność, jeżeli tak można to nazwać. W każdym razie jest dzień 9, godzina za minutę 10. Niestety nie spotkałem się wczoraj z Michałem, jako że w ostatniej chwili dałem mu znać, że w ogóle będę. I no po prostu miał bardzo dużo zajęć. Jest, mimo to, że nawet jest sobota. A z racji na sobotę będę musiał dzisiaj uzupełnić zapasy wody i żywności, jako że już większość sklepów będzie po prostu zamknięta i ciężej będzie cokolwiek nabyć. Jest dzisiaj bardzo, bardzo gorąco. Nie ma w ogóle wiatru. Ja nie wiem, czy to nie będzie bardziej gorący dzień niż wczorajszy. Moglibyście teraz spytać, no dobra, Karol, to dlaczego ty idziesz w dresach długich i w bluzie? Odpowiedź brzmi tak, że dresy są mi po to, że jak przewalam się przez te całe to, co ja lubię nazywać trawiszcza, no to nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wszystkie owady i wszystkie trawy kuły mnie w nogi i wszystko syfiło, to po prostu to by był wielki dyskomfort. A bluza jest mi po to też, żeby była amortyzacja na ramionach, bo okazało się u Irka, jak byłem tam na obiadku u mamuśki, że mój bagaż waży prawie 25 kilo. To spore obciążenie, jeżeli chodzi właśnie o barki, o mięśnie kapturów i naprawdę to odczuwam, bo są one czerwone, często przeszorowane. Ale poza tym jeszcze, jakby tego było mało, to wziąłem tą strategię od, można powiedzieć, takich nomadów, którzy w gorące temperatury ubierają się cieplej po to, żeby stworzyć sobie izolację. Łatwo to porównać do przykładu styropianu i ocieplania domów. Kiedy ocieplasz dom styropianem, to jest w zimę w nim cieplej. Ale działa to też w drugą stronę, że jak mamy lato, to styropian sprawia, że jest w lato w domu chłodniej. To samo tutaj. Mam po prostu większą izolację od wysokich temperatur. Mało tego, czasami jak już tak się troszeczkę przepocę i zdejmę to wszystko, te plecaki i bluzę, to mimo to, że jest upał, to potrafi mi być tak chłodno, strząchnąć mnie i powstać gęsia skórka. Dużo ludzi ma coś takiego, że twierdzą, że lepiej im jest, jak jest chłodno, niż gorąco, ze względu na to, że jak jest zimno, to możesz nałożyć jedną warstwę, drugą, trzecią, czwartą i jest po prostu coraz cieplej. A jeżeli już jest za gorąco, no to niestety skóry z siebie nie zdejmiesz i wtedy pojawia się problem. A ja właśnie działam w taki sposób, że na mnie słońce działa jak bateryjka. Jestem jak bateryjka słoneczna, że czym więcej świeci słońce i jest piękniejsza pogoda, to mam jeszcze więcej energii i radości w sobie. No ale no, jest mi gorąco. Także dziś idziemy uzupełniać zapasy żywności i zobaczymy, co przyniesie nowy dzień. 77 km do Kraśnika. Nie jest to oczywiście do zrobienia na dzisiaj, ale myślę, że jutro na miejscu będę. Mam tam też kilku znajomych, już dzisiaj dam znać, że tam będę, może znowu rozstawimy się na rybki pod jeziorkiem. Mówi do was Karol z buta po planecie. Jest godzina 12:15. Właśnie wchodzimy do Lubartowa. Dostałem niedawno informację od bardzo sympatycznego chłopaka, którego niedawno spotkałem, że w Lubartowie od razu na poboczu będzie biedroneczka, w której można uzupełnić zapasy żywnościowe. Mam uzupełnione już zapasy wody. Także jeżeli chodzi o Lubartów, to nie będę tu się kręcił za długo. Planuję minąć Lubartów dookoła i z Lublinem zrobić to samo, żeby nie mieć takiej samej przygody jak rok temu. Niniejszym. Rok temu, jak zawsze o 18:00, zacząłem szukać miejsca noclegowego, to rok temu o 9:00 nad ranem następnego dnia dalej go nie znalazłem. Pierwszy raz w życiu spotkałem się z sytuacją, w której naprawdę, możecie mi wierzyć lub nie, ale nie dałem rady postawić następnego kroku. Doszło do tego, że po prostu szedłem i jak pamiętam, że to była już prawa noga, nie podniosła mi się dalej, więc po prostu tak jak stałem, zrzuciłem plecaki i usiadłem. Posiedziałem sobie jakieś 5 do 7 minut i dopiero dałem radę wyruszyć dalej. Skończyło się tym, że i tak nie znalazłem w pobliżu żadnej dobrej miejscówy odpowiedniej, więc szedłem i widziałem sad jabłeczny, który był odgrodzony zamiast bramą to takim wiszącym łańcuchem. Postanowiłem mimo wszystko tam zajść, zaszedłem. To był, no, teren prywatny. Jednak pomyślałem sobie w takiej już desperacji, że jeżeli nawet nie będę mógł tutaj się przespać przez parę przynajmniej godzin i ktoś mnie obudzi, to przecież mnie nie zabije, że najwyżej co to pogoni, to ja powiem, no dobra, spoko, sorry i idę, zawijam stąd, nie? Nie ma problemu. Doszło do tego, że zdrzemnąłem się tam, z tego co pamiętam, jakieś 3-4 godzinki,
nie było żadnego problemu, wstałem bez żadnego towarzystwa, spakowałem rzeczy i dopiero poszedłem dalej. To był, pamiętam, najcięższy dzień w całej podróży. Mam nadzieję, że nie dojdzie teraz do takiego czegoś i dlatego chcę właśnie unikać większych miast, także jakichś ujęć bardzo ciekawych miejsc widowiskowych, takich, nie wiem, zabytków czy coś takiego, które znajdują się w miastach, raczej nie będziemy spotykać. No ale zobaczymy, co z tego będzie. Przed nami jest Biedroneczka. Biedronka znajduje się tam. Później będę musiał troszeczkę zawrócić i będziemy przechodzić przez jakiś park krajobrazowy. Będę pokazywał mniej więcej, co tam się będzie działo, bo rok temu nie podążałem tą trasą, tak jak mówiłem, właśnie przyszedłem przez Lublin. Także będzie coś nowego. Coś zobaczymy, co tam się dzieje, bo sam nie wiem. A, jeszcze chciałbym dodać, że takiego dnia jak te, w którym jest strasznie gorąco, jest cholerny upał, nie ma co ukrywać, nie ma żadnego wiatru, to jak na ironię, te tiry, które przejeżdżają, raptem sprawiają, że przynoszą mi pewnego rodzaju ulgę, bo przynajmniej wprawiają jakikolwiek ruch powietrza i jakieś ochłodzenie, bo aktualnie nie wiem, czy to widać, czy nie, ale prawda jest taka, że moje ramiona dosłownie się świecą, a jak zrobię je w taką pozycję, to w końcu dochodzi do tego, że dosłownie mi z palców kapie. Jest strasznie gorąco. Godzina 13:45, miejscowość Nowodwór Piaski. W końcu udało mi się zejść z tej patelni. Szedłem przez parę dobrych kilometrów taką trasą, że nie było w ogóle dostępu do żadnego cienia ani niczego. Nawet już tiry było tak gorąco, że nawet tiry przestawały tworzyć wiatr, bo od razu wyparowywał, czy coś takiego. Jesteśmy teraz w bardzo sympatycznym miejscu, przystaneczek. Za parę kilometrów mamy Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Tam, mam nadzieję, to znaczy na pewno będzie więcej drzew, będzie więcej cienia, będzie troszeczkę więcej wiatru i myślę, że tam mniej więcej będziemy kończyć ten dzień, bo ten park jest dość spory i zresztą nie chcę z niego wychodzić, żeby znowu iść przez patelnię i szukać miejsca koło patelni do rozkładania się, co jest bardzo ryzykowne, no bo jak znaleźć na hektarach pszenicy jakieś miejsce dla siebie, jakieś 2 metry kwadratowe, nie da się. Także jak dojdziemy do parku, do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, coś jeszcze wrzucę, ale ogólnie mam obawy, że na chwilę będzie też go troszeczkę mniej ze względu na to, że wsiada mi cała energia. Już mam tutaj 25% baterii na telefonie z muzyką i do kontaktowania się może jakieś 30. Powerbank jest kompletnie pusty. Chciałbym znaleźć jakieś miejsce, którym dałoby się coś podładować przez jakiś czas, ale najgorsze jest to, że żeby odtworzyć całą energię z powrotem do wszystkiego 100%, to tak naprawdę potrzebowałbym nocy. Zaczynam się po prostu zastanawiać, czy gdzieś nie wynająć jakiegoś pokoju na noc, ale szkoda troszeczkę wynajmować będzie pokoju na takie pogody, czy nie chcę po prostu przegrać z upałem. Wolałbym z ulewą przesadną. Albo ewentualnie tak jak rok temu w Solcu Zdrój z komarami. Dzień najlepszy. Godzina 10:06. Dzień 10. Czemu najlepszy? Powiem wam, że od czasu jak odszedłem z przystanku, niewiele czasu minęło, jak zaczęła się chyba moja najintensywniejsza i najciekawsza przygoda, co najmniej w tym sezonie, o ile nie jeszcze łącząc z tamtym sezonem. Skręciłem zaraz po przystanku w drogę poboczną i szedłem do miejscowości Nowodwór Piaski i tak patrzę sobie, jedzie pan z naprzeciwka, taki dziwny pan był, naprawdę dziwny, jechał na rowerze z małą córeczką, no i z piwkiem w ręku. No i tak zatrzymałem go na chwilę, tak dzień dobry, pytam go o drogę i czy ja w ogóle tędy idąc trafię dalej do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. On taki uśmiechnięty i tak słucha mnie, słucha i tak, a ja nie wiem, on nic nie wie. A ja pytam się, no dobrze, a ja tędy jak będę szedł, to trafię w ogóle na Krasik? On tak, a trudno będzie tutaj na Krasik trafić, ja nie wiem. I najgorsze w tym wszystkim było nawet nie to, że ten gość był zero informacyjny, a też to, że jego ta mała córeczka z tyłu siedziała, to była istna papuga. Powtarzała każde słowo, każdziutkie słowo, jakoś z takim opóźnieniem półsekundowym do sekundowym i każdy gest jego też pokazywała. Jak on się obracał, to i ona się obracała. Jak on pokazywał, że tam jakiś czerwono-biały znak, to tam spyta. No i ona też to samo, bo mówi dla mnie, że jest tam jakiś biało-czerwony znak i że tam jest sklep i tam znajdę pana, który będzie wiedział. I jestem wdzięczny dla tego dziwnego gościa na rowerze ze względu na to, że tam się właśnie zaczęła przygoda. Zeszedłem do sklepu, coś tam pogadaliśmy właśnie, jak to w sumie z każdym, że gdzie ja idę w ogóle z tymi plecakami, coś tam. I rzeczywiście trochę tak sporo czasu minęło, coś tam pogadaliśmy. Później właśnie dowiedział się, że ja w stronę Kraśnika.
i zaczął mi ogarniać transport mimo do Kraśnika, mimo to, że ja nawet to nie prosiłem. Tylko właśnie mówiłem, że chociaż z jednej strony właśnie mówiłem, że jakby niewiele czasu mam, bo miałem 75 km do zrobienia na 2 dni, żeby spotkać się dzisiaj wieczorem ze znajomymi z Kraśnika. Tak postaliśmy właśnie z tym panem, pogadaliśmy. Okazało się, że zaproponował mi, że jak skończy i zamknie sklep, bo to był właściciel sklepu tego, to może mnie podwieźć kawałek, tylko że właśnie do 16 on tam pracuje, a było tam kawałek po 15. No i się oczywiście zgodziłem, fajne opcje, że po prostu jakby pojawił się promyk nadziei, że zdążę nawet na czas. Zawołał swojego szwagra, który właśnie mówił, że interesuje się takimi podróżami, że takich podróżników ogląda na YouTubie i że ich wspiera jak najbardziej. No i przyszedł właśnie i pogadaliśmy jeszcze z nim. No i okazało się, że tam właśnie, że wypadło dlatego tego Alka, Aleksandra, że musi jeszcze pomóc dla swojego teścia pozrzucać zboże z przyczepek. No i właśnie, żebym tam zaproponował mi, żebym chwilę jakby poczekał, oni to pozrzucają i mnie zwiezie. I ja mówię, że jakby w ramach takiej wdzięczności też troszeczkę, to ja chciałbym to odpracować, że tak powiem, to ja z przyjemnością pomogę. No i on powiedział tam, czy ja w ogóle to kiedyś robiłem, no mówię mu, że nie, nigdy nie miałem nic wspólnego z tym. I dał mi właśnie jakieś takie ubranie, żebym się nie zakurzył i nie zabrudził. No i przebrałem się i poszliśmy przerzucać zboże. Fajnie się z nimi pracowało, bardzo fajna rodzinka. I tak popracowaliśmy i w trakcie pracy Alek wpadł na pomysł taki, że mówi, ty, chyba że chcesz po prostu w taki sposób, że jak chcesz, to u nas się przynocuj, a jutro z rana pojedziemy i podwiozę cię pół drogi. No i tak myślisz sobie, wspaniale, następna przygoda. I mało tego, że jak już poprzerzucaliśmy te zboże całe, zostałem też zaproszony na grilla i ogólnie te, tak jak wcześniej wspominałem, te zboże właśnie pomagaliśmy przerzucać dla teścia Alka. To ja go później nazywałem, to dla mnie pan dziadek. Już siedzieliśmy przy grillu, tam kiełbaski już się piekły. Panie już przygotowały jakieś takie przystawki w stylu, czyli pomidorki z tym, z serem fetą i innego rodzaju sałatki i surówki. No i tam zasiedliśmy do stołu, zaczęliśmy jeść. I tam jeszcze pan dziadek jeszcze się ogarniał coś tam i też wyszedł. No i zaproponował, że wyciągnie swój wyrób. I chodzi tutaj nie o jakieś mięso czy coś takiego, tylko o cytrynóweczkę. Powiem wam... Tak się nachlałem, że dzisiejszy dzień jest naprawdę, mimo to, że najlepszy, bo idę totalnie uśmiechnięty, to jest tak ciężko. Nie jest gorąco, bo jeżeli chodzi o pogodę, to jest słoneczny dzień. Wieje dość taki fajny, intensywny, orzeźwiający wiatr. I to jest bardzo piękne, bo jestem na takim kacu, że żeby był dzisiaj totalny upał, to ja bym chyba w ogóle 14 kroków nawet nie zrobił. Zostało jakieś około 10 do 12 km do Kraśnika. Mam zamiar zaraz skontaktować się tam ze znajomymi, z tymi przyjaciółmi z zeszłego roku z Kraśnika. Najgorsze albo najlepsze, ja już sam nie wiem, to jest to, że jak wczoraj właśnie z nimi gadałem, to dostałem taką propozycję, że jakby zwołamy całą ekipę i zrobimy grilla. I ja się powiem wam, że ja już tego grilla zaczynam trochę bać. Bo jak będę walił materiał 2 dni pod rząd, to średni ze mnie będzie podróżnik. To jest Karol z Buta po planecie. Robię sobie właśnie króciutką pauzę w cieniu i pomyślałem, że warto też dodać, że udało mi się pierwszy raz w tym sezonie podróżowym w 9 dniu uprać ubrania. Bo dostałem właśnie taką propozycję, nie dość, żeby zanocować u nich, to jeszcze, że mogę oczywiście po robocie się wykąpać i że nawet upioru ubrania. Jestem dzisiaj tak szczęśliwy, taki pachnący. No i jesteśmy. Jest godzina 1:20, miejscowość Kraśnik. Idę sobie z tego, co mi wiadomo, to zostało mi jakieś ze 2 km do zalewu, czy maksymalnie 3. Dzwoniłem do Jarka jakieś może 2-3 razy i śmiechem, żartem jeszcze nie odebrał. Zaczyna mnie to troszeczkę niepokoić, mam nadzieję, że się w efekcie nie rozczaruje. No i jesteśmy na miejscu. Zalew Kraśnicki. Tak to się mniej więcej prezentuje. Naokoło fajne są trasy rowerowe. Można ją przejechać go dookoła. A tamto miejscowa, to jest chyba, z tego co pamiętam, to ośrodek, koło którego rok temu właśnie spędzałem trochę czasu i z Jarkiem i tam z innymi właśnie. I z tego co pamiętam, to w ogóle jakoś w jakiś sposób ten ośrodek właśnie jest Jarka czy coś takiego. No nic, spędzę tam parę godzin dzisiejszego dnia i będę starał się dalej kontaktować z Jarkiem, bo póki co brak kontaktu. No i mam nadzieję, że znowu jeszcze raz powtórzę, że się nie zawiodę, bo jak będzie to za późno i dalej nie będziemy mieli kontaktu, no to po prostu stąd zawijam, no. Nie będę się tutaj rozkładał, no.